prezesa Jarosława Burzaka, czy też Piotra Starnawskiego, Ireneusza, Ireneusza Bazgiera, Wiesława Madeja, czy Jarosława Świrko, czy także potem Ryszarda Świętonia, to ludzie w koszalińskim sporcie bardzo znani, kreatywni i dzięki właśnie tym osobom, nie tylko i całemu zarządowi, dzięki tym osobom zawitała druga liga, w Koszalinie. Dzięki trenerowi Żakiecie, który bardzo mocno trenował zespół, bardzo dobrze ustalał taktykę i dzięki właśnie ambicji zawodników. Ja nadmienię tylko, że Gwardia miała 8-9 budżet w trzeciej lice, a udało się awansować z pierwszego miejsca. I tak jak nadmieniłem wcześniej, kryterium sportowe, kryterium dotyczące personelu i administracji, czy także aspektów prawnych czy finansowych Gwardia spełniała. I jedyną bolączką było to kryterium infrastrukturalne. I jeszcze raz wielkie słowa kieruję podziękowania do włodarzy miasta, że te środki się znalazły. Dzisiaj przegłosujemy i Gwardia będzie grała w drugiej lidze. A w drugiej lidze będzie grała z takimi zespołami, które na kartach polskiego futbolu się zapisały złotymi zgłoskami. Mam tu na myśli Liga z Bełchatów, Warte Poznań, czy także Znicz Pruszków. Znicz Pruszków to zespół LKS, teraz Łódzki Klub Sportowy, który także trzymał licencję, na który na trzecią ligę przychodziło 5-6 tysięcy kibiców, a na wyjazdy jeździ 1500 kibiców LKS-u. Ale także Znicz Pruszków, Spadkowicz z ligi, który no, każdy zna, że to każdy ten klub zna, bo był to przystanek do wielkiej kariery Roberta Lewandowskiego. Drodzy Państwo, jeszcze raz wielkie podziękowania dla zarządu, dla trenera, dla wszystkich piłkarzy, ale także nie można zapominać o kibicach, bo kibice byli, są i będą na dobre i na złe z Gwardią. Zawsze mówili, żeby w tej drugiej lidze centralnej Gwardia się znalazła i jest, i cieszymy się z tego, że będziemy mogli oglądać już piłkę na naprawdę ogólnopolskim wysokim poziomie. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzicie, jestem seniorem przez radnych i pamiętam mecze Gwardii sprzed kilkunastu lat, gdy przychodziło na ten meczek pan po 10-15 tysięcy ludzi. Życzę Wam, by ta historia ponownie miała miejsce. Ale chcę powiedzieć, że ten fakt, że rozpoczynamy modernizację stadionu Gwardii, powinien stać się dla Was, działaczy Gwardii, przyczynkiem do tego, byście pomyśleli o stworzeniu w Koszalinie jednego silnego klubu piłkarskiego, by wreszcie zakończyć spory, partykularne interesy, połączyć się z Bałtykiem i mieć naprawdę dobrą piłkę nożną w naszym mieście, której tak bardzo potrzebujemy. Dziękuję za uwagę. Panie prezesie, serdeczne gratulacje i wszystkie podziękowania dla piłkarzy, że będą mogli grać w drugiej lidze. Faktycznie stało się tak, że o tych budżetach, co tu już panowie radni mówili, budżet, który był niewielki, spowodował, że jesteśmy w drugiej lidze i to też takim optymizmem jakby powiało, że wiemy, że ten budżet również w drugiej lidze Gwardii Koszalin nie będzie duży, ale miejmy nadzieję i wszyscy, którzy tutaj się zebraliśmy i dla mieszkańców również to jest, powinna być to ważna też informacja na przyszłość, że miejmy nadzieję, że to nie jest tylko ten jeden sezon, że uda się nam wychwalać to miasto w drugiej lidze przez co najmniej kilka sezonów, a może kiedyś znajdzie się jakiś sponsor strategiczny i chciałby się kiedyś w takim 100-tysięcznym mieście mieć coś więcej. Nie powiem jaką ligę, bo to są teraz marzenia, ale chciałoby się więcej. I szkoda tutaj, tu też mówię w szczególności do panów radnych z naprzeciwka, szkoda psuć to święto i tak wspominać, co by było, mogło być inaczej i tak dalej. Faktycznie na tą chwilę myślę, że prezydent miasta zrobił naprawdę bardzo wiele. Również z wypowiedzi pana prezesa, jak i Gwardii, samej Gwardii, przedstawicieli Gwardii Koszalin poprzez media. Wszyscy wiemy i widać, że wszyscy chcą, żeby ta druga liga była w mieście i wszyscy się starali, żeby faktycznie ta Gwardia Koszalin mogła przyjmować gości, mogła przyjmować kibiców z innych miast,
I to jest w tej chwili najważniejsze. Udało się to wszystko w jakiś sposób zespolić. Trzeba wszystkim za to podziękować i pogratulować tej odwagi i spojrzenia na przyszłość. Tak bym to widział. Dlatego jeszcze raz, szereg gratulacji Panie Prezesie składam na ręce i mam nadzieję, że będziecie wychwalać we wszystkich nasze miasta, we wszystkich miastach całej Polski, można tak powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję, że jesteśmy w Drogiewicach.